Halo, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Sytery. Jesteśmy przy świątyni Inosa, która wcześniej była świątynią Beliara, jak się okazuje, o czym świadczą te demoniczne posągi, które niestety nie zostały zburzone z jakichś tam powodów, no ale nieważne. No i cóż, mamy tutaj harpię, musimy jakoś wejść do środka, zobaczymy jak to się potoczy. Troszkę nieprzyjemny teren do walki z harpiami, ale no, cóż, będzie trzeba spróbować. Ojej, ale ty mało dostajesz, a jak mnie tutaj uderzyłaś mocno. Ale ty pewnie nie będziesz oczywiście walczyć z harpiami, tylko... A, dobra, teraz przynajmniej walczy. I mi dobił, no co za sz... Kurde, tak to mi... Zdenerwowałem się. Idę na tą od razu. Trudno. Trudno się mówi, idzie się dalej. Tu jest już tylko jedna. Cholera jasna, no. Błagam, czemu one tak zawisają w powietrzu? Dobra, ładnie. O nie, ona mnie zabije zaraz. Dobra, jednak nie. 180, no to kurde, już miał drugie tyle, jeszcze drugie 180. A tutaj nic, niestety, nie udało się zdobyć. Dobra, pijemy sobie to. Ale dobra, jest okej. Przeszukajmy sobie tutaj jeszcze te ciekawe pomieszczenia. Najpierw może cmentarz, co tutaj jest. Czy coś mi tu wyskoczy jeszcze, czy nie za bardzo? O, bryłki rudy, ciekawe. Czemu tutaj są bryłki rudy? Tutaj się pali na przykład, to oni palili bryłkami rudy? Kurde, jakie bogactwo. Zamiast węglem, to bryłkami. Ten ogień się powinien, na przykład, dokładasz 5 bryłek i się zawsze pali, czy coś takiego. Dobra, zobaczmy, co jest tutaj w takim razie. Tutaj już troszeczkę to wygląda ciekawiej. Amulet. Zobaczam jakikolwiek. Mam jeden, dobra, i to założony, czyli to będzie ten do sprawdzenia. Premia many plus 10 dasz. Woda święcona, dobra. Może się gdzieś tam kiedyś przyda. Tam widzę miksturę many, tutaj też, a tutaj jeszcze jest złoty pierścień, ale to jest chyba tylko taki, tak, taka ozdóbka. A to niby jak mam wziąć, o, zwykły długi, wow, to może być dobre. Bo to jest jednoręczne, 65. To nie jest za dobre, ja mam 60, także nie, lepszy mam jednak. Zwój jakiś tam jest, nie wiem co to mógł być za zwój. Nie było widać ikonki, mamy te kurcze przyzwania demonów, a niby jak mam wziąć tamtą miksturę many, ktoś mi to powie? Znaczy, nie muszę jej brać, ale tak się zastanawiam. Może tak? Okej, okay, przynajmniej się dało. A czy tam coś jest? Coś takiego niewidocznego? Nie. Okej, okay, czyli właściwie tego się nie da otwierać. Chyba tutaj mamy wszystko załatwione. No to cóż, spróbujmy w takim razie tu jeszcze zobaczyć, czy czegoś nie ma. Ciekawe, czy to by się jakoś nie dało wskoczyć. No dobra, lepiej nie próbować. Chyba tutaj nic nie ma. No to pozostaje nam jedynie sprawdzić tutaj wejście, tylne wejście, do którego podobno mamy jakiś klucz. Co tutaj będzie w środku? Za daleko? Dobra, może troszeczkę sobie to otworzę dalej jednak. Jak ja to? Jak on to zrobił? Dobra, spokojnie, na razie. Jezu, ktoś tutaj stoi. Kim ty jesteś? Łuda. Witaj, łowco smoków. Jak widzę, odzyskujesz już swoje siły. To dobrze, naprawdę doskonale. Kim albo czym jesteś? Wybacz proszę, że nie mogłem osobiście zjawić się na tę rozmowę, tylko posyłam do ciebie iluzję samego siebie. Ale obecnie muszę się zająć ważniejszymi sprawami. Nazywam się Rang Nabor i powinieneś dobrze to imię sobie wryć do głowy. Już wkrótce ludzie będą składać mi hołd i szeptać to imię z pełnym szacunkiem na nocnym niebie. Już wkrótce ten czas nadejdzie, kiedy będziesz słyszał wszędzie moje imię, pełen strachu i skruchy. Dopiero wtedy zdasz sobie sprawę, komu taki prestiż przysługuje. Oczywiście mi, Rangarowi. Czego ty ode mnie chcesz? Zapłaty? Zemsty? Co znaczą takie żałosne deklaracje? Ja chcę tylko jednego, zobaczyć cię zdechłego. O, jak tu zarymowo. Ale przed tym znowuż powinieneś nabrać sił. Jeszcze raz przygotować się na pot i krew. Powinieneś nabrać wiary, aby móc mnie pokonać i chciałbym, żebyś się ze mną zmierzył. A po całych twoich trudach i cierpieniach wreszcie staniemy przeciwko sobie. Będę na ciebie czekał, podobnie jak na twoich przyjaciół. Mam przeczucie, że nie czują się przy mnie zbyt komfortowo. I po co ten cały wysiłek? Dlaczego po prostu nie zabiłeś mnie na statku? Widocznie ciągle jeszcze nie zrozumiałeś, że twoje cierpienia dopiero się zaczynają. A ja zabiję twoich przyjaciół jednego po drugim, na twoich oczach i do tego będę się rozkoszował twoją rozpaczą. Ty zabiłeś naszych przedstawicieli, ja zabiję twoich przyjaciół. Tak właśnie będzie. Przyjaciel za smoka.
Nie waż się ich snąć palcem. Ja cię znajdę, czarny magu. Masz moje słowo i obiecuję ci, że pożegnasz się z życiem. Naiwny durniu, jam jest... Najważniejszy z arcykapłanów, rady oddającej cześć Beliarowi. Nie możesz mnie zabić, możesz jedynie szczeznąć, klęcząc przede mną. Taki już niestety twój los, rychła śmierć. Jednak jeszcze przed tym wyświadczysz mi przysługę, bo przez ciebie królestwo Orbara upadnie, a ludzie zostaną zniewoleni. Zapewnią sobie nędzny byt jako niewolnicy orków, a ty nie będziesz mógł temu zapobiec. Wręcz przeciwnie, to przez ciebie to wszystko będzie miało miejsce. Tak już zostało naznaczone twoje przeznaczenie. Twój postępek w upadku królestwa jest tak samo nieunikniony, co śmierć każdego z twoich przyjaciół. Nigdy nie wydałbym ludzi w łapska orków. W ogóle mnie nie znasz. A ty nie znasz potęgi Beliara. A może myślisz, żebym cię chciał przyjąć? Samo twoje działanie doprowadzi do zagłady królestwa i dopiero wtedy sam się przekonasz, że już jest za późno. Nigdy się nie dowiesz na swojej rozwlekłej drodze do mnie i swoich przyjaciół. A, do jakich następców dojdzie poprzez twoje poczynania? Następstw. A żebyś miał nad czym pogłówkować, jestem wręcz skłonny do tego, aby ci krztynę wytłumaczyć. Jeden z moich sług... Kurde, to był... Widziałeś je. To, że kopacze w międzyczasie mogli się stać częścią mojej armii, było tylko małym efektem ubocznym. No to wiedziałem akurat. Dużo ważniejsze dla mnie było, żebyś pokazał je każdemu, kto zna się trochę na magii, na tej części wyspy, a byłem pewien, że to zrobisz. U ludzi takich jak ci kopacze, to powolna przemiana prowadzi do czegoś, powiedzmy, po prostu innego. Ale u ludzi z wyższą energią duchową natychmiast staje się przyczyną czarnej śpiączki. Chyba już wspomniałem, że sam jestem bardzo zajęty. I dzięki twojej pomocy Ferodas i Enemir zostali wykluczeni z gry. Pokazałeś im te runy i teraz tkwią w koszmarze Beliara. Enemir zapadł w książkę za sprawą Taka. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Nawet w swoim liście pożegnalnym wspomniał on o targnięciu się na życie Enemira. Tak nie był jeszcze całkowicie oddany, dlatego też trzeba czasami ludzi przekonać do tego, żeby zrobili coś, czego już się nie da odwrócić. Coś strasznego, czego już nigdy nie jest się w stanie cofnąć. Tak właśnie było w przypadku Taka i teraz spalił on ze sobą ostatnie mosty. Nie ma już dla niego drogi powrotnej, bo myśli, że jest mordercą. I teraz jest już całkowicie podporządkowany mnie. Nie, ty sam jesteś odpowiedzialny za ten smutny los Enemira, tak samo jak Ferodasa. Tutaj na południu było tylko dwóch ludzi z magicznymi zdolnościami i właśnie przez twoje zachowanie zapoznałeś ich z Beliarem. Czy tego chciałeś? Nie. Czy to się stało? Oczywiście. Będziesz posługiwał Beliarowi, łowca smoków, nawet się nie spostrzeżesz kiedy. Ale na mnie już pora, w końcu jest jeszcze tyle do zrobienia. Spokojnie, jeszcze się spotkamy. Słuchaj się Beliara. O tak, spotkamy. Ha, 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 ha. O kurde, niga gobliny. Nie, zostawcie mnie. Dobra, jest okej. Troszkę się poblokowali na tych owach. No ciekawa sprawa. Tak myślałem, że coś będzie z tymi runami, nie tak? Znaczy, to było wiadome od dawna, ale... Ale, że właśnie, kurczę, oni się zamieniają powoli w jakąś armię Beliara czy coś. Dobra, w sumie nie ma tych dużo tych goblinów już, to sobie wpadnę tu po prostu. Poblokowali się, ciulnie. Ale tu jest w ogóle cała ta świątynia, jakieś zwoje leżą, może sobie będę mógł to wszystko wziąć. I coś słyszę, jakby coś jadło. Halo. No, serio, nie mogę go zaznaczyć. Jak już się odblokował, to oczywiście wtedy wyciągnę łuk. Dobra, nieważne, nie żyją. Nic tu nie ma. Ale też pokazałem chyba tym magom ten... Kto tu coś je? Też takie coś słyszycie? O. Coś tutaj gdzieś, coś chyba jeszcze jest. Jest zębacze albo co? Dobra, nieważne. Pokazaliśmy też te runy temu magowi, którego ostatnio spotkaliśmy. Nie wiem, czy mogę sobie tu wziąć wszystko. Zwój, to jest chyba kula ognia, może się przydać. Pozbierajmy. Kwarcy, skała krystaliczna. To mnie średnio może interesuje, ale... Skoro mogę wziąć, to czemu nie? Posąg Ginosa. Tutaj też będę mógł zagadać, ale to może zaraz. Co tutaj jest na przykład? Tutaj są kolejne zwoje. No to się porobiło, no ale jako, że w sumie to jest wersja demonstracyjna tej modyfikacji, no to prawdopodobnie tej walki z tym czarnym magiem raczej nie stoczymy tutaj, to się jakoś skończy. No nie wiem właściwie jak, o tu jest jakaś drabina. Moment, jeszcze to. Halo? Nie mogę tego czytać.
Jest podpisane, a nie mogę, nie ta strona. No, wskakuj. Halo. Przytrzymaj i idź do góry. No i szkoda, bo w sumie fajnie to się zapowiada. O, książki. O, jest coś. Zebrane doświadczenie. To z tego co pamiętam mi dodaje po prostu doświadczenie. Czy coś takiego. Albo punkty nauki? Chyba doświadczenie. Nie zabij się. Dobra. Tu jest jakiś kolejny zwój. Symbole. Czy to będzie ważne w jakimś stopniu? I tu jakaś taka bariera, do której wolałbym się za bardzo nie zbliżać. Jeszcze mnie tutaj wciągnie albo coś. No ale dobra. Weszliśmy do świątyni. Oczyściliśmy ją właściwie z niebezpieczeństwa. Chyba wszystko pokradłem, co mogłem. Także wystarczy chyba się udać teraz drogę powrotną i to wszystko. To już te harpie były trudniejsze. Z dwoma naraz by było ciężko. Dobrze, że pojedyncze tutaj się jakoś wyleciały. No halo. Świątynia znowu należy do was, jednakże nie znalazłem tego, po co tutaj przyszedłem. Miałem załatwić Asrandarowi jakieś zapiski, ale nie mogę ich znaleźć. Przecież muszą być w świątyni. Może zgarnął je któryś z nowicjuszy. Chodźmy do świątyni i się ich zapytamy. Z pewnością oni też już odczuli, że siły zła zniknęły. Dobra, będziesz szedł sobie spokojnie na piechotę. No trudno. Muszę uważać na te portale podobno, bo tam coś się z niej może bugować. Więc pasuje ich użyć w jakimś odpowiednim momencie, ale w tym momencie no jakby nie mam do nich dojścia. Musiałbym tam spaść, przepłynąć z powrotem i tak dalej, bo tutaj teraz jest ta brama. Moment, może ja tu mogę wcześniej pobiec, bo już słyszę, że sprzątają. To może zniknęła ta bariera, okej. Okay. Popytajmy nowicjuszy, nie mogę. Ciebie. O. Szukam pewnej książki. Są w niej notatki Asrandara na temat ruin świątynnych. Nie wiesz może przypadkiem, gdzie ją mogę znaleźć? Ech, niestety, ale wiem. Chciałem tę książkę zabezpieczyć, ale się potknąłem podczas mojej ucieczki i ją zgubiłem. Spadła mi z góry i teraz leży tam, gdzie stoją nasze chaty. Do spania. Wybacz, stały. Kiedy Asrandar się o tym dowie, to chyba już tylko łaska. No dobra. Przyniosłbym ją, ale pojawiło się koło tych chat i ogniste jaszczury i teraz wszystko obracają w popiół. Jestem tylko prostym nowicjuszem, cóż ja sam mogę z nimi zdziałam. Ale skoro ty już tu walczyłeś z tymi potworami, może mógłbyś wziąć do siebie te stworzenia. Dam ci za to specjalny eliksir, jeśli mi tę księgę załatwisz. Ale ja mam zanieść tę notatkę Asrandarowi. I zrobisz to, ja chcę tylko zobaczyć na własne oczy, że zapiski są w stanie nienaruszonym. No dobra, to idę po tę książkę. Trzymaj, z pewnością przyda ci się ten zwój. Tam na dole unosi się jakiś dym, że mieczem nawet nie będziesz ich w stanie trafić. Ale dzięki temu zwojowi z wizerunkiem deszczu ognia, używając go w centrum miejsca, powinieneś coś więcej wskórać. Okej, coś fajnego. Ale to jest deszcz ognia. Przynajmniej tak go podpisali w tym momencie. Coś tu innego mam podobnego. Nie za bardzo, lodowa fala. Lodową falą mógłbym spróbować albo jakimiś lodowymi strzałami prawdopodobnie. Mógłbym spróbować zabijać te jaszczury. Eskiel, teraz mogę jeszcze z tobą pogadać? O, mam nadzieję, że znajdziesz tę księgę Asrandara. Ja w tym czasie dalej będę poświęcał czas swoim badaniom. Badaniom? Było jeszcze coś? A, prawda. Asrandar chciał, żebyś poszukał jakiejś informacji na temat pierwszej wojny z orkami w starożytnych kronikach. Najlepsze byłyby dokumenty, które zostały zapisane tuż po wojnie i traktujące co nieco o zwycięstwie. Asrandara najbardziej interesuje to, jak nam się to udało wówczas zrobić. Dziwna prośba, no ale dobrze, zaraz zabiorę się do roboty. A co do magicznej bariery przy wejściu, tak? Zachowuje się właśnie jak coś na kształt teleportu. Jeśli teraz chociaż raz wyjdziesz ze świątyni, energia bariery znowu będzie mogła przepływać w obu kierunkach. I tym samym nie wyrządzi ci żadnych szkód. Ale mówię, musisz najpierw przejść raz do środka. Od środka. Aha, dobra. Dobra robota, nie spodziewałem się, że jeszcze ujrzę cię żywego. Gdzie nauczyłeś się tak walczyć? Tu, na wyspie. Dlaczego cię to interesuje? Tak po prostu, nie chciałem się zaś znaleźć w sytuacji, w której nie umiałbym się bronić. Nie mógłbyś mnie może nauczyć walki tak jak ty? Oczywiście nie za piękne oczy, zapłacę ci za lekcję. A masz ty już jakieś doświadczenie w walce? Nie, nie mam tym bladego pojęcia, inaczej przecież bym nie pytał. Więc jest tylko jedna możliwość, sam nauczysz się walczyć ze starych ksiąg. Niektóre z nich na pewno znajdują się na tej wyspie, więc będziesz mógł się nauczyć walki bronią jednoręczną i wiele więcej. Jeśli znajdę taką księgę, to podzielimy się kosztami i każdy z nas na tym skorzysta. Umowa stoi? A ile mam mniej więcej kosztuje taka księga? No cóż, trzeba liczyć 2,5 tysiąca albo i nawet 5 tysięcy sztuk złota. Nie mogę sobie na to pozwolić. Co więc jeszcze możesz mi zaoferować oprócz złota?
Zanim wstąpiłem na służbę Inosa, byłem owczarzem. Mieszkam sobie wówczas w pobliżu skalnej bariery. Co jakiś czas znajdowałem tam takie czy inne artefakty. Naprawdę ładne rzeczy, jednakże nie znam ich zastosowania. Wyglądają, jakby pochodziły z prastarej cywilizacji, istniejącej dużo wcześniej od naszej, także ich język jest dla mnie nie lada zagadką. Ale za taką książkę z chęcią się z nimi rozstanę. To by mi się opłacało. Okej. Okay. A na co byś sobie mógł? W sensie, no cóż, jako nowicjusz nie mam zbyt dużo pieniędzy, mógłbym ci dać najwyżej 200 sztuk za księgę. I to też dlatego, że odziedziczyłem ją w zeszłym roku. Dobra, to nie. Mogę mu dać tę księgę, czy nie teraz? Znaczy, bo ja mam tę książkę... Kurde, bo kliknąłem i teraz mam już wybór, nie mogę cisnąć koniec. Bez sensu troszkę, ale okej. To jest chyba z tym, dam się zaskoczyć, to jest chyba... Nie potrzebujemy złota za bardzo. Myślę, że dam się zaskoczyć. No. Może będzie to nawet użyteczne. No to by było to, nie? Jeszcze mam zebrane doświadczenie. Doświadczenie plus 250 tutaj. Aha, to się jakby zużywa. Ciul, trudno. No i chyba muszę mu to oddać. Wiecie co, zrobię sobie taki zapis, nie wiem, zobaczymy co to za jakieś rzeczy, zwoje czy coś. Znaczy już teraz nie mogę nic zmienić, bo tylko już wybrałem jakby. Mam tu księgę nauki walki bronią jednoręczną. Jeśli ją przeczytasz, to od razu będziesz potrafił lepiej walczyć. Dziękuję, a tu jest twoja zapłata. Sztuka pierścień otrzymałem. Okej, okay, co to za pierścień? Premia many 50? Serio? Mam teraz tyle many. Ja pierdzielę, 60 many mam. To się może przydać w sumie. Jakbym mógł na przykład strzelać tych lodowych strzał 10 razy bym mógł. Akurat mam 10. Dobra, zobaczymy. Siły tam nie potrzebuję, może te 5, a niech tak zostanie. Albo lepiej, bo nie potrzebuję zręczności, także sobie o tak zrobimy. Jeszcze muszę teraz to założyć. Dobra, i zapisujemy. Czyli co, musimy się wybrać, może przez tę barierę spróbuję przejść, skoro już powiedzieli, że to wszystko działa, jest ok. Wchodzimy. I co, i teraz już będę mógł wchodzić normalnie? Czy jak? I tu są te teleporty właśnie. I też sobie tutaj zapiszę i zobaczymy, jak co się stanie, jak będę wchodził. Wygląda na to, że ten teleport nie działa, ok. A ten? Ten też nie działa. No i nie wiem, czy to jest właśnie, że to mi się zbugowało, bo tych wpisów w dzienniku... Okej, okay, teraz zadziałał. A w drugą stronę? Okej. Okay. Czyli dobra, zaczęły działać te teleporty normalnie. Wchodzimy tutaj w tego. I możemy się w ten sposób teleportować cały czas. Dobra, ale na razie chyba nic z wioski nie potrzebuję, tak czy siak. Ewentualnie nie, potrzebuję. Potrzebuje się... Ten nie działa. On jakby gdzieś indziej trzeba będzie pewnie się jeszcze wziąć i przeteleportować. Czego potrzebuję? Potrzebuję... Tylko nie wiem, czy oni wrócili już. O, Asrandar jest tutaj. Okej, okay. Yennefer żyje. W sumie możemy z nim pogadać, jak już tak jesteśmy tutaj. O. Znowu działają wam teleporty. Dobra robota, mam jednak nadzieję, że nie będziemy ich nigdy potrzebowali. Dobra, wyleźmy i takie inne rzeczy, zwoje. Nie będę mu o tych runach mówił, bo znowu się coś stanie. Asrandar, na razie nie mam twojej książki, więc nie. Ale przydałoby się zobaczyć, w sumie to jest niby moja chata, ale może oni tutaj śpią czy coś. Mieli wrócić. Nie wrócili, dobra, to ja szybko przeteleportuję się tutaj do ich wioski i widzimy się za sekundę. W sumie teleportacja po prostu. Okej, jesteśmy. Fapo, czy to byłeś ty? Zacznijmy trening. Okej, to chyba by było to. Tylko sobie zobaczę jeszcze. Nie, chyba nie mogę. Chyba nie mogę nic z tym zrobić, tak czy siak. W sensie pozdejmować to już i tak będzie chyba za 10 wszystko. Znaczy dobra, mogę sprawdzić. Te piątka w sumie to jest tylko różnicy. Nie, już jest 10 i tak. Dobra, teraz nam się zmienił prawdopodobnie styl walki. Ktoś pisał, że od 60. Mi się wydawało, że od 70. Ale nie, jednak racja. Tak, teraz jest już ten fajniejszy styl. I to prawdopodobnie tam jest jeszcze ten piąty cios. Także dobra. Jest ok, jak dla mnie jest fajnie. Siły. O, za niedługo w sumie. Bo tam był jakiś miecz chyba jeszcze. Zobacz. Dobra, teleportacja do Moata. Okej. Okay. Zobaczyć po prostu, czy tutaj nie ma jeszcze jakichś tych broni. Bo tam z tego co pamiętam coś było, ale już dawno nie grałem. Piątek ostatni raz, mimo że odcinki są w sobotę i w niedzielę.
wiadomo jak to bywa. Tu mamy tak, topór marnarski nie, coś tutaj było fajnego, któraś rzecz się opłacała po prostu. Albo to już kupiłem chyba i to dlatego to się opłacało. W tym momencie widzę, że... A nie, to jeszcze jest. Długi miecz po prostu, on się będzie opłacał, bo dodaje premię do walki i potrzebuje 70 siły, a ma 80 obrażeń. Dość dużo kosztuje, 70 siły. Czyli wypadałoby mi zrobić... No trochę i potem wypić tę miksturę ewentualnie. Dobra, jeszcze kilka leveli po prostu poziomu potrzebujemy wbić. A tymczasem jeszcze sobie przejdziemy... Czemu wysokie zużycie? Nie. Dobra, nieważne. Jeszcze sobie przejdziemy tutaj. Dobra, przynajmniej fajnie, że się te teleporty jednak nie zbagowały. Po prostu udało się je użyć i jest wszystko w porządku. Tylko teraz tak. Jak tutaj się schodzi? Po prostu tędy, rozumiem, tak? Nie mogę wejść do góry, ale jak tutaj sobie pójdziemy... I tutaj chyba do tych jaszczurów wtedy. Ale on mi kazał użyć tego teleportu z... Znaczy, może tego zwoju z deszczem ognia. Zobaczymy, co to w ogóle robi. Moment, najpierw się uleczę troszeczkę. Dobra, i teraz gdzie tutaj przejść, żeby mnie te jaszczury nie zauważyły? Jest tu faktycznie jakiś... O, jakiś złowrogi dym. Może zacinać. Nie, użyję tu na przykład. Wow. Zginął. Okej, dobra. Czyli ja sobie podejdę jakoś bliżej i spróbuję zabić po prostu tym sposobem dwóch naraz. To jest chyba lepsze rozwiązanie. Tak mi się coś zdaje. Nie zapisywałem. Okej, jesteśmy. Podnosimy miksturę. Leczymy się jeszcze raz. Co? Moment. Tutaj leży ruiny się... Serio? Czemu ja tego wcześniej jakoś nie widziałem? Że tej księgi chyba potrzebuję. Znalazłem ostatnią świątynię głęboko pod... Dobra, to sobie przeczytajcie. Na spokojnie, na pauzie. Po prostu pauza, macie teraz ten moment. Dobra. O, przyszedł tutaj aż. Cholera, niedobrze. Idź sobie stąd. A tu mam jeszcze lodową strzałę zaznaczoną. Zaznaczymy sobie to. Dziwne, że ognisty deszcz działa na jaszczury ogniste. No ale dobra. No, czemu strzała lodowa? O nie! Strzaił się. Czemu on teraz tu jest? Dobra, spokojnie. A, uciekać. Dobra, strzaił się, ale nie goni. Ten w ogóle... Dobra, powinno ich zabić chyba obydwu teraz. Tego nie zabiło. Nie, tego zabiło, a tamtego chyba nie zabiło w takim razie. Nie, tego zabiło. Dostałem doświadczenie, ale nie widziałem, że dwa razy. No ale dobra. No, więcej tutaj... Jezu, ten ogień. Boję się w niego wchodzić, szczerze mówiąc. Niczego tu nie znajdę. Nic z nich nie wypada. No dziwne, to jest dziwnie zrobione, muszę przyznać. Coś tutaj jest w tych domkach? Nie za bardzo. To jest tak na odwal się troszeczkę zrobione, szczerze powiedziawszy. Tylko dwa jaszczury, właściwie nie musiałem w ogóle tu wchodzić, bo księga była tam, chyba że to był bug, powinna być gdzieś tam. No nieważne. Użyłem deszczu ognia, zabiło ich. Tak miało być według fabuły, powiedzmy, więc możemy wracać powoli na górę. Tylko problem w tym... A nie, tu chyba mogę wyskoczyć. I to... Tak naprawdę nie musiałem w ogóle się przeciskać przez te gobliny za bardzo, się okazuje. Ale dobra, mniejsza o to. Mamy księgę, oddamy ją jeszcze po prostu kolesiowi i to by było pewnie na tyle w tym odcinku. Czy mogę teraz tu wchodzić normalnie? Mogę, dobra, czyli to już działa. Tu jest laga, to po goblinach. Tobie to miałem powiedzieć, Dagon. Znalazłem zapiski Asrandara. Nic im nie jest, sam zobacz. Dzięki Inosowi. Gdyby nie twoja odwaga, to ta książka pewnikiem zmieniłaby się w proch. I tyle by było z mojej kariery w zakonie. Proszę, weź ten specjalny eliksir jako podziękowanie. Jest niezwykle cenny, dlatego nie chciałbym, abyś go gdzieś sprzedawał. Prosiłbym cię, abyś wypił go tutaj osobiście. Dostaniesz miksturę, jeśli mi to obiecasz. Muszę cię jednak ostrzec. Nie mam pojęcia, jaki ona daje efekt. I nie daje też gwarancji, że w ogóle ma jakikolwiek wpływ na coś. Tios dał mi go kiedyś, po tym jak mu pomagałem dniami i nocami zdać próbę zakonu. Szczerze, to o medycynie ten człowiek do tej pory nie ma najmniejszego pojęcia. Ale wtedy dzięki mojej marginalnej pomocy udało mu się zdać tę próbę.
był taki szczęśliwy i wdzięczny, że aż odstąpił mi ten eliksir. Mówił, że to coś tam. Oddał wet za wet i mówił, że kiedy ja wypiłbym ten eliksir, to może nawet mogłoby mi wyrosnąć trąba. Okej. Nie miałem odwagi, ale jeśli ty ciągle jeszcze chcesz, to cię go oddam. Poza tym jestem strasznie ciekawy, co się stanie. No to dawaj tę rzecz, to dla mnie... Bierzemy, ludzie święci. Wypiję ten eliksir od razu tutaj, obiecuję. Kastrator mózgu. Punkty nauki plus 10. I jak? Stało się coś? No mów, bo zaraz umrę z ciekawości. Trąba ci w każdym razie nie wyrosła i sam żadnych zmian tobie nie mogę dostrzec. Człowieku, mówię ci, niezłe. Ta rzecz rypie. To jest lepsze niż wszystko inne. Eliksir z dziepką mi poprzestawiał porządki w bani. Coś tam. Trochę mi się kręci, ale to tylko taki mały efekt uboczny. Ja i moja ostrożność. No cóż, co mi tam? Mały niefart. Masz tu książkę z powrotem. Książkę. Czy oprócz tego coś się stało? Jakoś chodzę dziwnie? Nie. Umiejętności. Takie chyba jak były. Tak mi się wydaje. Wszystko w porządku. Po prostu 10 punktów nauki mi dodało, czyli szybciej będziemy mogli sobie tam jakoś tę siłę zainwestować, kupić lepszy miecz. A tymczasem cóż, będziemy musieli wracać do Asrandara, do wioski. Ale to już w następnym odcinku, w tym żegnam się z wami. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć, na razie.